아니라 해도 산 내 마음의 고향에 폭풍이도 굽히 먹는 고지를 주고 시흥욕을 벼려주는 형경 내 전국 가리라 Zajdźcie, zajebiście, jest lepiej niż u nas, coś innego, fajny folklor, jest super, wszyscy zapraszamy, w przyszłym roku, słuchajcie, wielka grupa jedzie do Korei, pozdrawiamy! Fajnie. Gdzie nie można tego zdjęć robić? A to powiedzą, kiedy nie wolno robić. No. Wygląda jak na kasety było. Tak, a co, kim to?
Tysiąc wyglądasz, ale jest okej. Cześć Bogu. Grzegorz, a ty na generała? Tak jest. Jedyna słuszna kurtka. Cześć, krój na generała Kim Jong-una. Chciałbym kiedyś go sobie zrobić. Już myślałem nad tym, ale nigdy nie miałem jeszcze okazji. Może nie w tym roku, bo chcę sobie kupić niebieski dres, ale pewnego dnia na pewno zamówię. Patrz, jaki oficer tutaj. Generał Łukasz. Hanka też tak myśli. Pasuje ci. Zobaczymy, czy się wpuszczą do baraku w tym numerze. Sytuacja na to. On się nauczył sam, tak? Ćwiczył. Rozumiesz? No rozumiem. Why did he want to become a monk? 인디식을 다 받고 기후를 받습니다. 여기 freedom. Plaży. Nie ma już odwrotu. Skakuję na noworoczny morski kąpiel. Morsa. Morski, morsowy kąpiel. Grzegorz. I oto mamy polskich morsów w japońskim morzu. Raczej sino-sakurańskim.
sensualny. Tam jak ci się podoba? Co? Jak we Wrocławiu, ale mam wrażenie, że troszeczkę większy chyba rozmach mają. Nie, będziemy musieli nową przewodniczkę znaleźć. To się zabije w tych butach tutaj w górach. Bardzo mi się podoba. Piękne, malownicze krajobrazy. Jesteśmy zupełnie sami. Nie spotkaliśmy żadnych innych odwiedzających. Drogi też były dopiero przez nas przejechane po raz pierwszy dzisiaj. Super. Rzadko ktokolwiek dociera, tym bardziej w zimę. Tym lepiej dla nas. Tutaj pierwszego morsa KRLD. Nie muszę wskoczyć do tej wody. Nie, bo właśnie. O, bawana robimy? Jak się dziewczyna nazywa? Pan Duksim. Pozdro z KRLD. Słuchajcie, jemy kiełbaskę ze strusia. Jej strusia. Jedyne... Ile? 15 euro, tak? 15 euro
Za nie, za steka, jajo. Nie. A jajo ile? Wiesz co, nie pytałem. 20, ale to na 10 osób poszła ta jajecznica, więc nie jest zła cena. I będziemy palili fajki ze strusia. A teraz tak. Dziewczyny nam szukują karaoke. Będziemy śpiewać karaoke z nimi. O strusia. O strusia. Natomiast jeśli chodzi o jajecznicę, to muszę powiedzieć, że kiełbasa jest, naprawdę w porządku. Nawet ta kiełbasa może lepsza na pewno niż dzisiejsza. Dziwnie. Ale to już naprawdę jest dobre. Słuchajcie, to jest sznurek jakiś jest? To jest sznurek i wyciągamy wódkę z węża. Proszę bardzo. O kurde. To ja idę po aparat, żeby zdjęcie. Powiem wam, że te raki, ten wąż jest długi, na się spokój. To jest coś, co zagryzka? Wiesz, to można jeść w ogóle, ja bym się bał, szczerze powiedziawszy. Zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Łukasz przygotował przemówienie na tę okazję. Nowy rok z Korei Północnej zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Niesamowite występy zespołu Morang Bong, pokazy sztucznych ogni oraz cały stad świecących dronów na niebie podkreślały elektryzującą atmosferę tego miejsca. Muszę szczerze przyznać, że nie pamiętam tak dobrego Sylwestra. Całkowity brak internetu, telefonu, którego tam po prostu nie ma, oraz tylko jeden kanał w telewizji i całkowite odcięcie od świata, jaki znamy, powoduje, że czujemy się tam jednocześnie podróżnikiem w czasie, jak i przybyszem na zupełnie inną, nieznaną nam planetę. Każda minuta tam spędzona jest totalnym odlotem, jakbyśmy mieli maszynę czasu i rakietę kosmiczną jednocześnie. Jest to lądowanie w innej galaktyce i czas spędzony pośród zielonych ludzików. Możliwość, jaką miałem podróżując w różne zakątki tej innej planety i masę rozmów, jakie tam odbyłem, powodują, że polecam to miejsce wszystkim, którzy ponad strach przed nieznanym przekonują chęć zobaczenia innej, czasoprzestrzeni wcale nie gorszej. Brak chorób cywilizacyjnych, brak depresji, brak ciągłego patrzenia w komórkę, brak zazdrości bezsensownej sztucznie napędzanej konsumpcji, brak przestępstw, alkoholizmu, narkotyków, brak strachu o przyszłość w stylu co będzie jak. Proste, zdrowe jedzenie, dużo prostej pracy w grupie, rozmów oraz wszechobecnej uprzejmości powoduje, że nas umysł i ciało potrafią tam odpocząć, a jednocześnie przeżywać ciągle coś nowego. Pięknie napisane. Proszę. Taka będziecie dumna. Dziękuję. Zapraszam.